Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dwa pędzelki z AliExpress. Mega delikatne, mega do wnętrza. Naprawdę, bardzo fajne. Oczywiście sztuczne. Przez pomyłkę kupiłem dwa. Znaczy przez pomyłkę. Przez to, że jestem zakręcony. Kupiłem jeden i chciałem zrezygnować, bo znalazłem o połowę tańszy. Ale jak to u Chińczyka już za późno niby i wysłał. I mamy dwa różne pędzle. Dwie różne nazwy, a tak naprawdę praktycznie jest to samo. Chociaż ten wydaje się trochę sztywniejszy. Ten z napisem nie wiem, jakieś kurcze dziwne, tu jakieś też wynalazki, no wynalazki po swojemu nazwali. Osobiście jakbym miał wybierać, to wybrałbym ten. Zdecydowanie, z tego względu, że no jest taki trochę przyjemniejszy. Ale dlaczego? Z tego względu, że ten katowałem chemią do felk, tak jak widziałeś. Ten używam do lakieru, do szamponu. I to jest stąd ta różnica. No właśnie. Pędzle twardnieją, żeby nie było. Ten na przykład, który jest fantastyczny i też go muszę włożyć do wody, bo po chemii no, nie da się ukryć, że one twardnieją. Żeby zmiękczyć pędzel, namoć go w płynie do prania. Mikrofibr. No, daj mu, niech poleży długo, niech zaciągnie. Później go wypłucz. Będzie zdecydowanie fajniejszy. No dobra. Co do pędzli? Czy są fajne? A, i pędzel ktoś z widzów wysłał mi na Messengera i też na Kosmetyka Out ktoś się tym pochwalił. Do mycia felk. Czy do mycia felk jest fajny? Jeżeli masz czarne uni, ok, ale tu się licz z tym, że nie będziesz miał mega piany. Przez to, że on nie trzyma, on jest sztuczny. Więc tutaj, jeżeli masz, powiedzmy tak jak ja, myję sobie produktem
do mycia felg, rozcieńczam go w stosunku 1 do 30, to tutaj 1 do 10 zdecydowanie. Fajnie się też układa w kątach. Jest naprawdę, do czarnych unii będzie idealny pędzelek. Często płuczemy, wiadomo, bo przy czarnym unii tu nie ma, że lecisz całą felgę. Jak nieraz widzę, że ludzie pokazówki filmów robią, zarzucają najczęściej Deirona, chociaż teraz to już tak mniej, płyn na felgę i jadą całą felgę. O, kurde, no może i tak, no ja to lubię sobie pojechać trochę, jak widzę, że pędzel złapał brud, to płuczę pędzel i od nowa wlatuję. Jeżeli widzę, że tego brudu jest malutko, to rzeczywiście nie ma sensu. Ale to wiadomo, no każdy robi inaczej. Mnie osobiście ten pędzel, jeżeli chodzi o właśnie zakamarki na lakierze, przy listwach, dyfuzor u mnie z tyłu ma te płetwy, tam naprawdę rękawicą dojechać graniczy z cudem. Ten pędzel mi daje ten komfort. Przedni grill, gdzie też mam w piano, daje mi mega komfort. Do takich rzeczy jest naprawdę rewelacyjny. I czy jest fajny za te pieniądze? Zajebisty. Naprawdę fajny. Pomimo, że nie robi mega piany, kurczę, jeżeli chodzi o takie zakamarki, tutaj właśnie w stronę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o lakier, sprawdza się perfekcyjnie i z czystym sumieniem naprawdę polecam. No dobra, dzięki koledze, który do mnie napisał i pochwalił się tym pędzem z AliExpress. Rewelacyjny, naprawdę bardzo fajny. No, jest subtelna różnica, tak naprawdę. Kurczę, albo i nie. No mówię, ten używałem do felki, on dostał ostrej chemii, z różnymi też kwasami próbowałem, więc może stąd też troszeczkę jest sztywniejszy. Tutaj tylko i wyłącznie szamponik neutralny do mycia auta, może stąd też. I ten zresztą w ogóle lepiej wygląda, ten przy felgach widać, że taki szczochrany. Ogólnie ten mi się wydaje troszeczkę jakby jakościowo był, naprawdę jakościowo, minimalnie lepszy, ale to minimalnie, naprawdę różnica kolosalna, ale następne zamówienie może być tak, że ten będzie brzytwa, a ten będzie, wiadomo jak to jest u Chińczyka. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!